Siema. Pomimo tego, że streamuję i nagrywam film nieco ponad rok, to historia moich pojedynków z Hikaru Nakamurą no jest dość wyjątkowa, ponieważ walczyliśmy ze sobą w Twitch Rivals, czyli w turnieju, gdzie ja grałem z Guciem, Hikaru grał z XQC. Filmik z tego wydarzenia będziecie mieli w linku na dole. Mierzyłem się też z Hikaru Nakamurą w takim korespondencyjnym wyścigu o to, kto zamatuje gońcem i skoczkiem, ponieważ najpierw ja podczas turnieju nie umiałem tego zrobić. Hikaru się z tego śmiał i mówił, że to wstyd, że CM nie potrafi zamatować gońcem i skoczkiem, po czym dwa tygodnie później sam Hikaru nie potrafił zamatować podczas turnieju gońcem i skoczkiem. Jednakże nie było jeszcze sytuacji, w której graliśmy normalną grę ja kontra Hikaru. Aż do wczoraj, ponieważ wieczorem zdecydowałem się zagrać w Tighted Tuesday'u o godzinie 23. Nie streamowałem tego, po prostu tak dla relaksu zagrałem sobie kilka gierek, no i okazało się, że w pierwszej rundzie trafiłem właśnie na Hikaru. Także powiem wam, jak wyglądała ta partia, powiem, gdzie on popełnił jakiś błąd, gdzie ja popełniłem błąd, czy mogłem wygrać, czy wygrałem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to partia tempem 3+1, natomiast mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Także Hikaru trochę mnie zaskoczył, ponieważ zagrał ruch skoczek F3. Ja raczej nie jestem fanem, to znaczy nie lubię grać przeciwko temu, tak najnormalniej w świecie, więc zagrałem skoczek F6 i zagrał B3. No to ja sobie stwierdziłem, okej, Hikaru nie wie co robi, gram sobie na spokojnie, no i po prostu sfianczetuję sobie tego gońca. Jeżeli trzeba będzie, no to zagram tak, być może zagram przez C5 kiedyś, póki co wszystko było w miarę w porządku. Nastąpiło goniec B2, tutaj E3, no i ja stwierdziłem, że skoro przeciwnik nie walczy w ogóle o centrum, to znaczy nie gra ruchu C4, no to ja zagram sobie D5 i on zagrał C4. I to jest niesamowite, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że grając z takimi zawodnikami właśnie jak Hikaru, jak Wesley So, bo też z nim wczoraj grałem na turnieju, ale to będziecie widzieć na YouTubie podczas któregoś z Tighted Tuesdayów, którego wrzucę. Natomiast to jest niesamowite, że grasz z takim gościem, jest szósty ruch i nagle się okazuje, że ruchy, które ty powinieneś wykonywać, są bardzo dziwne. Ponieważ według komputera najlepszym ruchem tutaj jest C5. C5 to jest ruch, na który ja bym nigdy nie wpadł, bo to jest głupie. Po prostu, tak z ludzkiego punktu widzenia, po co mam oddawać pionka i jeszcze do tego otwierać mu gońca, który teraz jest przecież zablokowany. Okazuje się, że po biciu ja mogę zagrać skoczek A6, nawet jak przeciwnik zbije, ja sobie tutaj biję, potem odbijam tego pionka, to wszystko musiałbym mieć policzone, no i zdawać sobie też sprawę, że po skoczek C3 istnieje taka taktyka i teraz to ja atakuję jemu gońca, więc byłbym do przodu. Natomiast wiecie, no ja jestem CM-em, zagrałem na spokojnie C6 i mój plan w tym momencie był taki, żeby zagrać na spokojnie, ustawić się w taki sposób, być może zagram E6, być może zagram F5, będzie wszystko solidnie, no i wiecie, ja nic nie muszę, a Hikaru musi ze mną wygrać. Więc nastąpiło goniec D3, zgodnie z planem wchodzę na E4, co ciekawe nadal, pomimo tego, że straciłem jeden ruch, C5 jest dobrym posunięciem, natomiast okej, hetman C2, i F5. Zdawałem sobie podczas partii sprawę z tego, że na pewno tutaj stoję gorzej. Mam wszystkie pionki na białych polach, no ale czasami jak gramy czarnymi, no to musimy się do tego przyzwyczaić, że będziemy stali gorzej. Nastąpiło skoczek C3, E6, no i tutaj byłem dość zadowolony. To znaczy ja sobie myślałem, okej, dobra, ta partia będzie trwała dość długo, nie będzie tutaj raczej żadnych dymów. Hikaru się dobrze czuje w takich zadymiarskich pozycjach. Mój plan jest taki, że zagram skoczkiem tu, skoczkiem tu, może potem B6, może goniec B7, może kiedyś zbiję, otworzę sobie centrum, będzie wszystko w porządku. Tylko że różnica między mną a Hikaru Nakamurą i tymi najlepszymi zawodnikami na świecie bardzo często jest taka, że im nie trzeba dwa razy powtarzać. Oni wiedzą, kiedy powinni atakować. Wykorzystanie tego, że mój pionek już jest na F5, więc pionek na G6 będzie osłabiony, ponieważ nie mogę go bronić. Więc nastąpiło zgodnie z planem skoczek D7. Przeciwnik wrócił skoczkiem, żeby wejść na pole F4. Też uciekło mi to z radaru, więc zagrałem skoczek F6, przeciwnik wszedł skoczkiem na E5. Ma znacznie lepiej ustawione figury, ale obiektywnie ta pozycja jeszcze jest całkiem spoko. To znaczy nie mam tutaj jakichś wielkich problemów, tylko muszę grać dość ostrożnie. Ja zagrałem hetman C7. Przeciwnik zagrał F3. I po tym wszystkim, co się działo, ja, wiecie, daleko, jak już ustawiłem skoczka na E4, to ja zdawałem sobie sprawę z tego, że kiedyś przeciwnik zagra tu i zagra F3 i ja zawsze chciałem mieć pole na D6.
Okazuje się, że po tym ruchu nic mi nie grozi. Ja dosłownie mogę zagrać cokolwiek, ponieważ jeżeli przeciwnik mi zbije, to ja zbiję i jego koniec jest słaby. Zarówno ja, jak i Hikaru Nakamura chyba to przeoczyliśmy, no bo ja wróciłem sobie z koczkiem, no i on tam zagrał sobie coś, o czym dalej powiem. Co ciekawe, najlepszą kontynuacją, co zupełnie uciekło mi z radaru, było Hetman A5. No i teraz, jeśli przeciwnik się zasłoni, no to jest spoko. To znaczy ja mogę tym skoczkiem wejść na G3, spowalniam jego atak, nadal mogę to zbić, jeżeli chcę, no i ogólnie to jest gitara. Jeżeli na przykład on zagra tutaj, to już na 100%, po prostu to bije, pozbywam się jego gońca. Natomiast jeżeli spróbowałby zagrać król F1, co według komputera jest najlepsze, to ja teraz musiałbym znaleźć ruch skoczek H5. I dość mocno to ja zaczynam go cisnąć, ponieważ po biciu, on musi znowu gdzieś tam odejść, ja biję, bo zauważcie, że był szach. No i w zasadzie to mam fajną pozycję. Więc skoczek H5 było silne, przeciwnik nie może tego zbić. Oczywiście, jakby znalazł taki ruch jak wieża H3 albo król G1, gramy sobie dalej, ale to wszystko ja, będąc w tym momencie, musiałbym policzyć. Czy policzyłem? Oczywiście, że nie. Zagrałem skoczek D6. Przeciwnik zagrał skoczek F4. I ja sobie pomyślałem w ten sposób, okej, jego idea jest taka, żeby zagrać H5, no ale w sumie to jak on zagra H5, to ja zagram G5, on odejdzie skoczkiem, ja zagram H6 i w ogóle jest nawet okej. To znaczy pozycja, którą ja widziałem, bo zagrałem tutaj A6, to jest coś takiego. Tutaj on odejdzie, zagram H6, no i w sumie to czemu miałbym tutaj stać źle? Przeciwnik nie może dojść za bardzo do G4, bo zawsze nawet będę mógł tu w którymś momencie zbić, będę mógł to zostawić, bo zauważcie, mój goniec tutaj stoi, więc wszystko spoko. I on zagrał H5. Ja zagrałem G5. I on zagrał H6. I zdałem sobie sprawę z tego, że on to policzył. A ja tego nie policzyłem. Zapomniałem, że ten ruch w ogóle istnieje. I to jest niesamowite. To znaczy, ta partia jeszcze trwała długo i zaraz wam ją pokażę, ale taka mała dygresja, że jak gra się z tymi lepszymi zawodnikami, to dla mnie aż to jest takie ciekawe uczucie, że no niby coś tam umiem grać w szachy, ale kurde, no nie widzę pojedynczych ruchów. Więc H6 tu jest bardzo silne. No i ja tu policzyłem, że goniec H8, on zagra skoczkiem na H3, będzie mi atakował pionka, nie mam jak go bronić. Więc stwierdziłem, dobra, bijemy. Trzymam gardę, pięści twarde. Hikaru Nakamura podczas turnieju kandydatów też miał pozycję, gdzie miał hetmana i tutaj cały czas wszystko sobie bronił. Więc stwierdziłem, będę jak Hikaru Nakamura. On zbił goniec D7, długa roszada, tu wieża G1 i... W tym momencie przeoczyłem jedną bardzo ważną możliwość, znowu. A mianowicie, ja sobie pomyślałem, że jeśli nastąpi bicie i zagram hetman G3, to on nie może mnie przegonić, bo straci tego pionka, no i stracił pionka. I wiecie co przeoczyłem? Że po tym biciu on chce zagrać wieża H3, ale najpierw po prostu obroni sobie pionka. I tu już tak siedziałem i sobie myślałem, kurka wodna. No nie jest kolorowo, nie mam żadnego ruchu. W zasadzie jego plan jest prosty. Zagra tu i mnie zniszczy. Wróciłem więc gońcem, żeby jeszcze móc się obronić. Wróciłem hetmanem, ale okazuje się, że po G4 no jest koniec mistrzostw, do widzenia. Praktycznie nie mam ruchu. Zdecydowałem się zbić, licząc na to, że jeśli nastąpi takie bicie, no to ja wchodzę tutaj skoczkiem. Jeszcze jakoś tam na pojedynczych posunięciach ta pozycja mogłaby mi się trzymać, chociaż prawdopodobnie i tak już się nie trzyma. Natomiast on zagrał jeszcze lepszy ruch, on zbił to skoczkiem, to mnie atakuje, no zagrałem gońcem na G6, dostałem szacha, zbił tu, odbiłem, straciłem hetmana, straciłem skoczka, no i się poddałem, także nie było to szczęśliwe zakończenie tej partii, ale cóż, mogę powiedzieć, że cieszę się, że mogę z takimi zawodnikami grać. Na razie może nie wyszło, ale następnym razem będzie lepiej. Także Hikaru Nakamura, na następnych zawodach cię pokonam, a tymczasem ja się z wami żegnam. Także mam nadzieję, że ten krótki filmik pokazujący, ile jeszcze dzieli mnie od takiego gościa jak Hikaru Nakamura, był dla was ciekawy. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!